antyfona na wejście. Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami. Intencja mszy świętej, ofiary miłości Chrystusa za grupę Chrystusa Króla i dziękczynienie za otrzymane łaski. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Jacka, który był dominikaninem. Żył na przełomie XII-XIII wieku. Pochodził z miejscowości w Kamieniu na Śląsku. Tam żył, tam też rozpoznał swoje powołanie do życia dla Ewangelii, dla Chrystusa. I pod wpływem świętego Dominika wstąpił do dominikanów, założył dominikanów także w Polsce. I częste czynił wysiłki, aby kraje pogańskie, Ruś, Prusy, Litwa stały się w pełni chrześcijańskie. Czyli prowadził też wyprawy misyjne, czynił wielkie cuda i znaki. Znany jest z tego, że tysiące ludzi nawracało się, kiedy słuchało, jak mówił o Bogu. A dzisiejsze słowo jest związane właśnie ze świętym Jackiem, Ewangelia, która zapowiada nam wielkie rzeczy, które Pan przygotował dla tych, którzy idą za Nim jak święty Jacek. Dlatego, abyśmy mogli te wszystkie łaski Boże przyjąć z wdzięcznością, godnie, aby niczego nie zmarnować, teraz wyznajmy na początku, że jesteśmy grzeszni i słabi, aby Pan nas wzmocnił, abyśmy czynili zawsze to, co nam pokaże, co jest Jego wolą, aby naśladować tym świętego Jacka. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił wierze wiele narodów. Przez Jego wstawiennictwo pomóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czy
Czytanie z Księgi Jozuego. Pan oznajmił Jozuemu: Dziś zacznę wywyższać Cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak i będę z Tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza. Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymacie. Następnie Jozue zwrócił się do Izraelitów. Przybliżcie się i słuchajcie słów Pana Boga waszego. Po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków. Oto Arka Przymierza, Pana całej ziemi, przejdzie przed wami Jordan. Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. Zaledwie niosący Arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących Arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej. Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa. Zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam, leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające z Morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. Oto słowo Boże. Bogu nie będą cię. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego, przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Morze to ujrzało i uciekło. Jordan swój bieg odwrócił. Góry skakały jak barany. Pagórki, niby jagnięta. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Cóż ci jest, morze, że uciekasz? Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? Góry czemu skaczecie jak barany i niby jagnięta pagórki? Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć?
jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś by ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad sobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, otwieraj nas na piękno i głębię Słowa Bożego, abyśmy przyjmowali każde słowo i z mądrością, wdzięcznością je wypełniali. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy ufali Tobie, że nas prowadzisz, że nie jesteśmy sami. Tak jak prowadziłeś Jozuego, cały lud, tak jak uczysz, aby przebaczać, aby znosić siebie wzajemnie, aby otrzymać Boże miłosierdzie. Przyjdź, Duchu Święty. Szala Maria, 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 Maszala Metolon, Adonai, 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 Berchadai, Berchadai. Po odejściu Mojżesza, następcą jego i wodzem Izraela został Jozue, który przez kilkadziesiąt lat był z Mojżeszem. Kiedy zaczynał swoją posługę przy Mojżeszu, był młodzieńcem, a kiedy ją kończył, był już doświadczonym człowiekiem. Mógł mieć około 60 lat. I Bóg nagle zwraca się do Jozuego, żeby go umocnić. Być może ten czuł się słabym, miał lęki, miał wątpliwości, czy on podoła temu dziełu prowadzić ten wielki lud.
lud Izraela, który tak wiele razy sprzeciwiał się Bogu i Mojżeszowi na pustyni. Jak wiele było z tego powodu konfliktów, ile również było z tego powodu kary, którą Izrael musiał ponieść. Więc Jozue, usłyszy słowa Boga. Pragnę Ciebie wywyższać. Dziś zacznę to czynić w oczach całego Izraela, aby wszyscy wiedzieli, że jestem z Tobą, tak jak byłem z Mojżeszem, a więc nie bój się. Daj polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza, aby przejść przez Jordan. Więc tutaj jest zachęta skierowana do Jozuego przez Boga. Ufaj mi, nie bój się. Nie zawiodłem Mojżesza, nie zawiodę Ciebie. Wiele cudów uczyniłem przez Mojżesza i pragnę uczynić także przez Ciebie, aby wiedziano, kim jesteś. Moim sługą, którego wybrałem, namaszczonym, powołanym do dzieła wprowadzania narodu do Ziemi Świętej, Ziemi Obiecanej. Bo to również było bardzo, bardzo trudne i wymagało wiele czasu, żeby ten lud Izraela zajął tą ziemię, która już była zajęta przez narody pogańskie, szczególnie przez Kananejczyków i inne narody, plemiona, które nie miały zamiaru opuszczać tej ziemi dla Izraela. A więc trzeba było zgodzić się, że będzie walka, że Jozue i Izraelici będą musieli walczyć, że będzie wojna. Skończył się czas pokoju. 40 lat był ten pokój na pustyni, chociaż były doświadczenia, ale był pokój, nie było wojen. A teraz będzie czas wojny. Przygotuj się, Jozue. Bóg zamierzał uczynić cud dla Jozuego wobec całego Izraela. Następnie Jozue, pouczony przez Boga, zwraca się do Izraelitów, mówiąc: słuchajcie Słowa Bożego, tak jak ja słucham Słowa Bożego, tak jak słuchał Mojżesz. Te wszystkie plemiona, które są teraz w tej ziemi, będą wypędzone przez Boga. Wy się więc nie bójcie, nie lękajcie się. Wierzcie mocno w Boga. Ufajcie we wszystkim Bogu. A Bóg was ocali. A ta ziemia będzie wasza. Ale trzeba przejść przez Jordan. Może niektórzy mówili, chyba przepłynąć przez Jordan. Nie przejdziemy przez Jordan, to jest niemożliwe. Ale przepłynąć może się uda. Na pewno trwałoby to bardzo długo. Kilkaset tysięcy ludzi teraz ma przepływać przez Jordan. Cały dobytek, dzieci, starsi. Trzeba byłoby może też nawet jakieś łódki szybko uczynić, zbudować. Ale Jozue mówi nie. Jordan się rozdzieli na dwie części i przejdziecie po suchej powierzchni, podobnie jak kiedyś nasi przodkowie przeszli po powierzchni suchej, kiedy Morze Czerwone się rozdzieliło z woli Boga na rozkaz Mojżesza. Teraz będzie podobny cud. Na początku byli zgromadzeni ludu Bożego kapłani, a spośród nich najbardziej gorliwi, wybrani do tego, aby nieść Arkę Pana, czyli świętą skrzynię, w której był Duch Pana. Niewiarygodne, jak Duch Pana mógł być w tej Arce, w tym przybytku, a jednak tak było. Jako znak żywej, prawdziwej obecności Boga pośród swojego ludu. Więc kapłani, kiedy tylko ich nogi zanurzyły się w wodach Jordanu, Jordan się rozdzielił na dwie części. W jednej części powstał jeden wielki wał na znacznej przestrzeni,
A te wody, które odpływały, całkowicie odpłynęły. I pojawiło się dno, z które szybko wyschło. Izraelici mogli przejść. Wszyscy, być może w ciągu jednego dnia, kilkaset tysięcy ludzi. A Arka Pana była nad brzegiem, razem z kapłanami, jako znak, że Bóg czyni ten cud, żeby potwierdzić też władzę, przewodnictwo Jozuego i potwierdzić, że dalej Bóg jest i będzie ze swoim ludem. Aby lud był wierny, aby lud wierzył. I tu właśnie jest rola też pokazana kapłanów. Kapłani trzymający Arkę Pana. Ich nawet stopy są ważne w tym sensie, że właśnie gdy zanurzyli swoje stopy w wodach Jordanu, wtedy się dopiero rozdzieliły, nie wcześniej. Więc błogosławione są stopy kapłanów. Także przede wszystkim teraz, Nowego Testamentu, skoro były błogosławione w tamtym czasie, skoro kapłani byli tak bardzo przez Boga też wtedy wywyższeni, pokazani jako ci, którzy są najbliżej Jego tajemnic, to tym bardziej w Nowym Testamencie serca kapłanów, a nawet ich stopy są błogosławione, ich dłonie są błogosławione. Mówimy oczywiście o tych, którzy wiernie, pokornie służą Bogu, bo przecież no, niestety zdarzają się kapłani, którzy gorszą, którzy odpychają od Kościoła, którzy ludzi ranią, kaleczą. Ale mówimy o tych, którzy są wierni, jak wiele Bóg ze względu na nich uczynić znaków i wiele cudów. To, co niemożliwe, stało się możliwe. Więc ta nauka niech będzie dzisiaj i dla nas też pożyteczna, owocna, żebyśmy słuchali dobrych i wiernych Bogu i Marii kapłanów. Podążali za nimi, bo oni idą za Panem. Wtedy nawet Jordan będzie się dzielił na pół. Tam, gdzie są wierni Bogu kapłani, tam jest obfite Boże błogosławieństwo. Tam wody miłosierdzia wylewają się. Tam czynione są takie cuda, które zachwycają, które mówią, Bóg jest pośród nas. Potrzebujemy takich kapłanów i potrzebujemy także wiernych, to znaczy my kapłani, ja również jako kapłan, którzy będą wspierać kapłanów, także i mnie, w tym dziele prowadzenia ludu, wszystkich zranionych, cierpiących, wierzących, miłujących Boga, nawracających się do nieba. Potrzeba więc, aby kapłani byli jedno ze swoim ludem, jedno serce, jedno w Duchu Świętym. Wtedy wszystkie trudności będzie można pokonać nawet z łatwością. Pan chce, abyśmy, również my kapłani, byli jak Jozue. Abyśmy ufali Bogu, że nas prowadzi, że nas wzmocni do wielkiego dzieła prowadzenia tysięcy ludzi do wód życia, które są w niebie, które płyną z serca Boga.
dziedzictwem świętego Jacka, który był podobny do duchowości, do Jozuego. Módlmy się do Pana, Króla Niebios, Króla, który zgromadził nas w tym miejscu, abyśmy doświadczali cudów, znaków Jego miłosiernego serca. Więc zachęcam do wspólnej modlitwy spontanicznej. Módlmy się więc, aby w Kościele nie brakowało gorliwych, świętych, oddanych sercu Jezusa i sercu Marii kapłanów i za tych, którzy wspomagają tych gorliwych kapłanów w trudzie życia kapłańskiego. Ja też modlę się za wszystkich tych, którzy mnie wspierają, moich współpracowników, przyjaciół, dobrodziejów, dziękując Panu Bogu za nich, prosząc o opiekę, łaski dla nich, za to, że są przy mnie w kapłańskiej posłudze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, że prosimy Cię przez zadowolone serce Maryi, matki naszego Ojca, obdarzaj go wszystkimi potrzebnymi łaskami, przebierz go mocą z wysoka, żeby nigdy nie zwątpił, że otrzyma potrzebne łaski dla wypełnienia swojego powołania i dzieła Bożego, do którego go powołałeś. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, proszę Cię o cud wybudowania domu dla mnie i mojej córki jeszcze przed zimą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś obcusił, wywyższał naszego Ojca to miejsce, pokazywał, że Ty wybrałeś to miejsce, że to jest miejsce Maryi, żeby były tu widoczne znaki i cuda Twojej miłości, Twojej obecności, tego, że jesteś. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, zniszcz dzieła złego ducha. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy są chorzy i cierpiący, szczególnie za tych, którzy walczą z myślami samobójczymi, samookaleczaniem. Prosimy Cię, abyś uwolnił ich od ducha śmierci, ducha zamętu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Maria, Maria, Adonai Malachenu, Adonai Machem Alai Maishalai, Ibrahim alai Adon, Ibrahim alai Talai, Malachenu Hanun, Adonai, Adonai, Adonai. Chwała Tobie, nasz umiłowany Królu, cudowny Boże, który czyni znaki i cuda także na naszych oczach, naszych sercach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich.
Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym Bożej miłości. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które składamy w dniu świętego Jacka i spraw, abyśmy przez święte życie naśladowali misterium męki pańskiej, które sprawujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I w górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Jackowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego stawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela dzieci i ubogich. Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich. Uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń. I usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij i teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
podobnie wziął kielich napełniony winem. Odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Najlepszy Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami. Ofiarujemy Go Tobie, a z Nim i nas sam. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel Ducha Twojej miłości wszystkim, którzy biorą udział w tej ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z naszym papieżem, następcą Benedykta XVI, z biskupami naszych diecezji, z innymi biskupami, z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy, o naszych bliskich, przyjaciołach i dobrodziejach i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli, o zmarłych kapłanach, o zmarłych tej nocy i tego poranka, o zmarłych mieszkańcach Czatachowy, o zmarłej Heni i przyjmij ich z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, Matką Boską Kapłańską, Matką wszystkich współpracowników, kapłanów, ze świętym Jackiem, ze świętym Jozue, ze świętymi kapłanami, ze świętym Franciszkiem, świętym Ojcem Pio, i z wszystkimi, którzy kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pan nas przeprowadza przez ten świat, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego wdzięczni za to Ojcu Niebieskiemu, że nas prowadzi przez swojego umiłowanego Syna, wołajmy z radością i ufnością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swojej miłości i miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, szatana i demonów,
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddaj nas pokojowi. Oto Baranek Boży, nowy Jozue, który prowadzi nas, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Będzie Komunia Święta udzielona pod dwiema postaciami, więc dlatego tutaj będziecie podchodzić, tutaj właśnie po mojej prawej stronie, wiadomo, żeby uklęknąć, przyjąć Komunię Świętą w taki piękny sposób pod dwiema postaciami no i właśnie też z miłością, radością, z naszym sercem. Thank you.
Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Módlmy się. Panie nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary. Mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, abyśmy wszędzie wyznawali ją słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Potężna niebios Królowo i Panie Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga posłanictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż szubówcom aniewskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby iść śladami świętego Jacka, czyli śladami wiary, nadziei, miłości, zupełnego zaufania się Bożemu miłosierdziu, powierzenia Bożemu miłosierdziu całego swojego życia. I ufajmy, że przez udział w tej liturgii, przez to błogosławieństwo jesteśmy już bardziej bliżsi Bogu, oczyszczeni, uświęceni. Jest to kolejny powód, aby Bogu dziękować. Po mszy świętej będzie jeszcze krótka adoracja, po której będzie modlitwa stawiennicza. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech.